Dzięki podpisanej umowie z Polskim Czerwonym Krzyżem Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych poszerza swoją bogatą ofertę skierowaną do wszystkich osób mających orzeczenie o różnych dysfunkcjach, otwierając na dniach dla tej grupy społecznej wypożyczalnię rowerów. Polski Czerwony Krzyż prowadzi obecnie akcję otwierania wypożyczalni rowerów trójkołowych na terenie całej Polski. Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża również włączył się w tą akcję. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych tutaj w Jeleniej Górze jako pierwsza organizacja wyraził chęć podjęcia współpracy w celu otwarcia wypożyczalni rowerków trójkołowych tutaj dla osób niepełnosprawnych. Jest to olbrzymie znaczenie tak dla Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, jak i dla Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest inicjatorem tej akcji i który zjawił się u nas z propozycją współpracy w tym zakresie. Także serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, które chciałyby poruszać się takimi trójkołowcami do wypożyczania tychże rowerów u nas. Będzie nam miło, jeżeli Państwo będziecie chcieli z tego skorzystać. Zaczynamy od 5 sztuk. Są to rowery przystosowane dla osób niepełnosprawnych na 3 kołach z koszyczkiem, także wygodne pod każdym względem i na zakupy, i na wycieczkę z rodziną. Te rowery zostały przekazane nam bezpłatnie. My oczywiście bezpłatnie je później wypożyczamy. Polski Czerwony Krzyż w umowie zobowiązuje się również do wszelkich napraw, wszelkich konserwacji. Zainteresowanie jest bardzo duże. Na terenie całej Polski co miesiąc otwiera się minimum 10 wypożyczalni. Także każde województwo działa w ten sposób, aby jak najwięcej dotrzeć do jak największej liczby osób zainteresowanych, tak żeby jak największa liczba osób niepełnosprawnych mogła skorzystać z tej formy pomocy. Polski Czerwony Krzyż już teraz zapowiedział, że w przypadku, gdy wzrośnie zainteresowanie działalnością wypożyczalni, niezwłocznie przekaże do KSON-u kolejną partię trójkołowców. Jednocześnie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych chce wzbogacić wypożyczalnię o tandemy dla osób niewidzących i niedowidzących w ramach działalności Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku.